jak to mówi poeta, nagrane będą czyny i rozmowy. Już się nagrywam. Już się nagrywam, ładny interes. Już się nie wyłgam. Grzegorz Schetyna zapowiedział w Polsce drugi Majdan. Ryszard Petru postawił ultimatum rządowi Beaty Szydło. Politycy PiSu wezwali do spokoju, ale już narodowiec Marian Kowalski zapowiedział ostrą rozprawę z opozycją. Janusz Korwin-Mikke natomiast wezwał wojsko do przeprowadzenia puczu wojskowego i pozamykania jednych i drugich. Sytuacja polityczna w kraju staje się coraz bardziej napięta. Czy dojdzie do konfrontacji? Czy grozi nam wojna domowa? Serdecznie zapraszamy Państwa w najbliższy czwartek 21 kwietnia na spotkanie z panem Stanisławem Michalkiewiczem do Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach. Bardzo dziękuję za taką pochlebną recenzję. Przede wszystkim bardzo dziękuję panu Żukowi za zaproszenie mnie tutaj. Jestem wzruszony, że mogę spotykać się z Państwem w takim budynku, w Muzeum Powstań Śląskich. Państwu dziękuję za obecność. Wszystkim, którzy się przyczynili do tego i tak mnie tutaj gościnnie przyjęli, też dziękuję. Proponuję, żeby nasze spotkanie miało taki przebieg, że ja najpierw powiem to, co mam do powiedzenia na temat tej wojny, a potem Państwo będziecie mogli zabrać głos, skomentować to, co powiedziałem, tego, czego nie powiedziałem, ewentualnie o coś zapytać, a ja postaram się do tego odnieść w miarę swoich możliwości. No i tych z Państwa, którzy są zainteresowani, zapraszam potem do stoiska z książkami. Tam są i moje książki, i nie moje, bardzo dobre. Na przykład Wojna o pieniądz, czy inne książki poświęcone sprawom ekonomicznym. Warto się z tym zapoznać. Między innymi, znaczy zwłaszcza z tą Wojną o pieniądz, muszę powiedzieć, że kiedy Waldemar Pawlak był jeszcze wicepremierem, to kupił 40 egzemplarzy Wojny o pieniądz tego chińskiego autora Sung Hongbina po to, żeby swoim współpracownikom rozdać, żeby się trochę podciągnęli w wiedzy ekonomicznej, bo to bardzo dobra pozycja jest. No a kiedy się dowiedział, że ten Sung Hongbin jest w Polsce, to go zaprosił do siebie, żeby z nim porozmawiać. No i ja przypadkowo znam przebieg tej rozmowy, dlatego że wydawca polski, pan Józef Białek, mój przyjaciel z Wrocławia, jako ten pilotujący Sung Hongbina po Polsce, też pojechał do pana Pawlaka i tam przy tej rozmowie był obecny. Chińczyk powiedział panu wicepremierowi, że sytuacja finansowa na świecie jest tak zapętlona, że on się obawia, iż w ciągu najbliższych 10 lat może wybuchnąć konflikt zbrojny. Także ten temat dzisiaj zaawizowany wcale nie jest oderwany od rzeczywistości, ani nawet, że nie ma w nim żadnej przesady, dlatego że to, co dzisiaj w Polsce się dzieje, to, czego jesteśmy dzisiaj świadkami, to z perspektywy czasu można nazwać drugą wojną o inwestyturę. Drugą już w historii ostatnich 30 lat. Wtedy, kiedy ta pierwsza wojna o inwestyturę się u nas rozpaliła, jeszcze nikt jej nie nazywał pierwszą wojną, bo nikt nie wiedział, że będzie druga. To tak samo jak z pierwszą wojną światową. Wtedy, kiedy się toczyła, nazywana była wielką wojną, a nie pierwszą, no bo nikt jeszcze nie wiedział, że będzie druga. Dopiero z perspektywy czasu, z perspektywy drugiej wojny, można było to chronologicznie poukładać w pierwszą, drugą i tak dalej. Druga wojna o inwestyturę. Proszę Państwa, żebyśmy postaram się przedstawić przyczyny i prawdopodobne następstwa tej drugiej wojny o inwestyturę, bo prawdopodobne dlatego, że to wszystko się rozgrywa na naszych oczach, a ja nie mam takiej zdolności przewidywania przyszłości, chociaż można wiele przewidzieć, analizując dotychczasowy przebieg wydarzeń, to zawsze wydarzenia mają swoją siłę inercyjną i toczą się na podstawie własnej dynamiki według tego toru, po którym się poruszają. No i to tylko w tym sensie można przewidzieć, ale wszystkiego się nie da przewidzieć, dlatego że no, nawet nie wiemy, czy w najbliższych dniach nie nastąpi koniec świata.
koniec świata wprawdzie był przewidziany już na 22 grudnia 2012 roku, ale został szczęśliwie odwołany, więc dopóki nie zostanie ogłoszony nowy termin końca świata, to mamy czas darowany i możemy się zastanowić nad przyczynami i następstwami drugiej wojny o inwestyturę. Proszę Państwa, musimy się cofnąć w czasie, żeby te przyczyny lepiej zrozumieć, do roku 80. Do roku 80, bo od roku 80 obserwujemy narastającą erozję politycznego porządku jałtańskiego w Europie, który został zainstalowany pod koniec II wojny światowej w lutym 1945 roku. No i przetrwał jak na Europę dosyć długo. Posiadanie przez obydwie strony konfliktu broni jądrowej to tym bardziej jakoś umocniło ten porządek, ale mimo wszystko od roku 80 obserwujemy nasilającą się erozję tego porządku, która skłoniła przywódców sowieckich do postawienia sobie pytania, co oni w tej sytuacji mają zrobić. Czy mają bronić porządku jałtańskiego za wszelką cenę, czy też, a nie wiadomo jak wysoka okaże się ta cena i czy w ogóle ta obrona będzie skuteczna, czy też wykonać manewr ucieczki do przodu. I po wahaniach, kiedy sekretarzem generalnym Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego został Michał Gorbaczow zdecydował się na wykonanie manewru ucieczki do przodu i w marcu 1985 roku na spotkaniu w Genewie złożył amerykańskiemu prezydentowi Ronaldowi Reaganowi ofertę zawarcia traktatu rozbrojeniowego, co przez ówczesnych komentatorów było odczytane jako wywieszenie przez sowieciarzy białej flagi na znak, że uznają się za pokonanych w zimnej wojnie. I częściowo tak rzeczywiście było, ale sens propozycji Michała Gorbaczowa był zdecydowanie głębszy. To był właśnie manewr ucieczki do przodu. Przywódcy sowieccy doszli do wniosku, że lepiej niż bronić do upadłego tego porządku jałtańskiego, nie wiadomo z jakim skutkiem i jakimi kosztami, rozsądniej będzie i praktyczniej będzie zaproponować stronie amerykańskiej wspólne ustanowienie nowego porządku politycznego w Europie, który zastąpiłby rozsypujący się właśnie porządek jałtański. Jeżeli amerykańska strona tę ofertę przyjmie, no to znakomicie, nie trzeba będzie bronić porządku jałtańskiego, a tego drugiego też nie trzeba będzie bronić, bo nikt go nie będzie atakował, skoro wspólnie się go ustanowi. No i taki był sens propozycji Michała Gorbaczowa złożonej w marcu 1985 roku prezydentowi Reaganowi. Oferta została przez stronę amerykańską przyjęta, czego dowodem były, pośrednim takim dowodem, były doroczne, cykliczne spotkania obydwu przywódców. Następne takie spotkanie odbyło się w 1986 roku w Reykjaviku na Islandii, kolejne spotkanie w 1987 roku w Waszyngtonie, następne w 1988 roku w Moskwie, a w roku 1989, kiedy zmienił się prezydent Stanów Zjednoczonych, nowy prezydent Stanów Zjednoczonych, Jerzy Bush starszy, bo potem był jeszcze młodszy prezydentem, przyjął Michała Gorbaczowa na okręcie w pobliżu Malty na Morzu Śródziemnym. I podczas każdego tego spotkania kształt przyszłego porządku politycznego w Europie był coraz bardziej konkretyzowany. To nie była jednorazowa decyzja, to był proces rozciągnięty w czasie, bo nie było rzeczą prostą ustanowienie tego nowego porządku. Ale już po spotkaniu w Reykjaviku w 1986 roku stało się jasne, że istotnym elementem tego nowego porządku politycznego będzie ewakuacja Imperium Sowieckiego ze środkowej Europy. Proszę Państwa, ta propozycja, ta oferta, którą Michał Gorbaczow złożył prezydentowi Reaganowi w 1985 roku w marcu na spotkaniu w Genewie, wymagała uprzednich przygotowań po stronie sowieckiej i to te przygotowania jakimś sposobem dotarły do wiadomości
ważnych osobistości w krajach socjalistycznych, między innymi w naszym nieszczęśliwym kraju. No i kiedy już się okazało, że na najwyższej półce polityki światowej dojdzie do takich znaczących przetasowań, które mogą mieć konsekwencje bardzo daleko idące, natychmiast się to przełożyło na sytuację polityczną w Polsce. Dotychczas bowiem tajne służby, zarówno Służba Bezpieczeństwa, jak i wywiad wojskowy, bardzo zgodnie i w wielkiej zgodzie i harmonii administrowały stanem wojennym. Warto zwrócić uwagę na pewne ważne wydarzenie, które o konsekwencji odczuwamy do dzisiejszego dnia, a które nastąpiło na początku stanu wojennego. Otóż na początku stanu wojennego punkt ciężkości władzy w Polsce przesunął się w stronę tajnych służb. Takim symptomatycznym świadectwem tego było internowanie Edwarda Gierka i jego pierwszego ministra Piotra Jaroszewicza. Internowano ponad 10 tysięcy osób, no to wrogów ludu, to wiadomo, miejsce wrogów ludu jest albo w ziemi, albo za kratami, ale wśród tych wrogów ludu znalazł się właśnie Edward Gierek i jego pierwszy minister Piotr Jaroszewicz. To, że wrogowie ludu zostali internowani, to jest jak gdyby oczywista oczywistość, ale dlaczego oni? Dlaczego oni? Przecież ani Edward Gierek, ani Piotr Jaroszewicz nie stwarzał żadnego zagrożenia ani dla ustroju socjalistycznego, ani dla sojuszu ze Związkiem Radzieckim, a jednak zostali internowani. Moim zdaniem ze względów pedagogicznych. Chodziło o to, żeby przy pomocy tej aluzji przekazać opinii publicznej ważną informację. Partia przestała się liczyć. Punkt ciężkości władzy przesunął się w stronę tajnych służb. Partia przestała się liczyć, bo to zamknęliśmy za kratami pierwszego sekretarza partii i że ani jeden głos się nie podniósł w jego obronie. To dopiero w 2012 roku Leszek Miller postulował, żeby rok 2013 obwołać rokiem Edwarda Gierka. No dużo mu to pomoże, jak on już umarł, prawda? Wtedy go trzeba było bronić, a nie przypominam sobie, żeby Leszek Miller własną piersią zasłaniał Edwarda Gierka przed siepaczami generała Jaruzelskiego. Dzisiaj to każdy odważny, a wtedy to tak nie było. Proszę Państwa, więc punkt ciężkości władzy przesunął się w stronę tajnych służb, które w zgodzie i harmonii, tak jak powiedziałem, administrują stanem wojennym, ale pod koniec roku 1984, a więc wtedy, kiedy wiadomości o tych przygotowaniach po stronie sowieckiej do wydarzeń na najwyższej półce polityki światowej jakoś musiały dotrzeć, wybucha gwałtowne starcie między wywiadem wojskowym a Służbą Bezpieczeństwa. Takim spektakularnym początkiem tej wojny jest zamordowanie księdza Jerzego Popiełuszki. Nie ma żadnego powodu, żeby wierzyć we wszystko, co mówił generał Kiszczak, nieboszczyk, bo on mówił różne rzeczy, w zależności od tego, kiedy to było, kto go słuchał, ale warto przypomnieć, co generał Kiszczak powiedział, kiedy się okazało, że, a w każdym razie podejrzenia się skierowały na to, że księdza Popiełuszkę zamordowali trzej oficerowie Służby Bezpieczeństwa, Chmielewski, Piotrowski i Pękala. Wtedy generał Kiszczak wystąpił przed kamerami telewizji i powiedział, że to morderstwo miało uderzyć w generała Jaruzelskiego. Nie wyjaśniał, w jaki sposób się to miało dokonać, bo w końcu generałowi nic się nie stało, to ksiądz Popiełuszko został zamordowany, ale dawał do zrozumienia opinii publicznej, że toczy się jakaś walka buldogów pod dywanem. Co to za buldogi są, bo co one walczą, to tego już nam nie zdradzał, ale w każdym razie coś takiego się działo. I ta wojna tak jak gwałtownie wybuchła i takim spektakularnym wydarzeniem świadczącym o tym początku było zamordowanie księdza Jerzego Popiełuszki, tak szybko się skończyła, bo już w maju 1985 roku i też towarzyszyło temu spektakularne wydarzenie w postaci zdymisjonowania ze wszystkich stanowisk partyjnych i państwowych generała Mirosława Milewskiego.
generał Mirosław Milewski był postacią bardzo reprezentatywną dla Służby Bezpieczeństwa w UB. Był chyba od urodzenia, a jeśli nie od urodzenia, to w każdym razie od 1945 roku, kiedy to wstępuje na widownię dziejową jako wywiadowca Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Augustowie. W tym charakterze bierze udział w tej słynnej obławie suwalskiej. Prawdopodobnie wtedy został seksotem NKWD. Bo obława suwalska była operacją połączoną, to znaczy NKWD, Smiersza, czyli kontrwywiadu wojskowego sowieckiego i Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Polsce, i stąd też Mirosław Milewski brał w niej udział. Prawdopodobnie wtedy został seksotem NKWD. Dzisiaj to słowo seksot, zwłaszcza wśród młodszych uczestników naszego spotkania, może budzić skojarzenia frywolne, ale nie ma w tym żadnej frywolności. Seksot to jest modo sowietico, zbitka dwóch rosyjskich słów, sekretny satrudnik, czyli tajny współpracownik. Otóż on był tym seksotem, na co by wskazywał przebieg jego późniejszej kariery. On bardzo szybko wspina się po szczeblach kariery, zarówno bezpieczniackiej, jak i partyjnej. Kończy tę karierę w stopniu generała milicji na stanowisku ministra spraw wewnętrznych, jeśli chodzi o pion bezpieczniacki, osiąga same szczyty. No a jeśli chodzi o partyjną, to zostaje członkiem biura politycznego, jest członkiem biura politycznego, więc też same szczyty. I z tych stanowisk w maju 1985 roku zostaje zdymisjonowany. Pretekstem jest afera Żelazo. Afera Żelazo polegała na tym, że pod egidą Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zostały stworzone bandy zbrojne, które za granicą miały dokonywać morderstw rabunkowych i rabunków, zasilając w ten sposób tajną kasę bezpieki. Rzecz się wydała, kogoś tam nawet złapano, no i było trochę hałasów i to posłużyło za pretekst do zdymisjonowania generała Milewskiego, ale jednocześnie biuro polityczne podjęło decyzję zakazującą prokuraturze wszczynania jakiegokolwiek śledztwa w tej sprawie. I chociaż afera Żelazo nie zdążyła się przedawnić już po transformacji ustrojowej, to żaden prokurator generalny, minister sprawiedliwości nie ośmielił się tamtej decyzji biura politycznego podważyć, co pokazuje, że ciągłość jest większa niż nam się wydaje. Proszę Państwa, oferta została przyjęta przez AME i to była pierwsza wojna o inwestyturę. Wymaga wyjaśnienia samo to pojęcie inwestytura. To jest instytucja znana ze średniowiecznego prawa lennego. Jak król wypuszczał część swojego państwa, oddawał w lenno swojemu wasalowi, no to to lenno, on tam obejmował zarząd, ludność miejscowa była zobligowana do okazywania mu posłuszeństwa, a ten senior, czyli król, wręczał mu przy tej okazji jakiś podarunek. Albo to była chorągiew, albo to była włócznia, albo to był jakiś dokument o tym utworzeniu lenna, albo wszystko naraz. No i to się nazywało inwestytura. I dlaczego wojna o inwestyturę? Proszę Państwa, między Służbą Bezpieczeństwa a wywiadem wojskowym rozgorzała ta wojna o inwestyturę na przełomie 80-85 roku, dlatego że no, kto będzie przekładał te wydarzenia, które zachodzą na najwyższej półce polityki światowej na sytuację w kraju, to ten będzie miał ostatnie słowo. Co do sytuacji, ten będzie miał, krótko mówiąc, władzę. Była to wojna o władzę. To, kogo ci wysokie układające się strony uznają tutaj za swoją duszeńkę, prawda? No i każdy chciał zostać duszeńką. Służba Bezpieczeństwa została rozgromiona, czego świadectwem była dymisja generała Milewskiego. Takim absolutnym hegemonem na polskiej scenie politycznej w drugiej połowie lat 80., jeśli nie liczyć sowieciarzy oczywiście, był wywiad wojskowy. I wywiad wojskowy przygotowuje transformację ustrojową, no bo wiadomo, że jeżeli Imperium Sowieckie ma się ewakuować ze środkowej Europy, to ten ustrój, jakiego świat nie widział, nie przetrwa ani dnia dłużej, chociażby z tego powodu, że nikt nie da na to pieniędzy.
a do nowego ustroju, i bez względu na to, jak on by się nie nazywał, jakikolwiek by nie był, no trzeba się jakoś przygotować, żeby zająć pozycję społeczną w nowych warunkach ustrojowych. To wymaga przygotowań. Wiadomo było, że w nowych warunkach ustrojowych, powiadam, bez względu na to, jaki ten ustroj by nie był, na pewno już się nie będzie liczyła znajomość Marksa, Engelsa i Lenina na wyrywki, tylko będzie się liczył stan posiadania. No to trzeba ten stan posiadania jakoś zawczasu zgromadzić, żeby zająć odpowiednią pozycję społeczną w nowych warunkach ustrojowych. No a jak go zgromadzić, jak nie ma żadnego majątku, tylko państwowy? Ano trzeba zacząć rozkradać majątek państwowy pod osłoną surowych praw stanu wojennego. Pod osłoną surowych praw stanu wojennego. I jak państwo pamiętacie, jeszcze w 1986 roku, już po spotkaniu Michała Gorbaczowa z Ronaldem Reaganem w Reykjaviku, jeszcze socjalizm jest najlepszym ustrojem na świecie ze Związkiem Radzieckim na czele, ale już wokół przedsiębiorstw państwowych zaczynają pojawiać się spółki nomenklaturowe. Już się zaczynają pojawiać spółki nomenklaturowe. Dlaczego nomenklaturowe? Warto przypomnieć, że za pierwszej komuny było tak, że obsadzenie pewnej liczby stanowisk w państwie wymagało decyzji Komitetu Centralnego Partii. I w partyjnym żargonie to się nazywało, że te stanowiska są w nomenklaturze Komitetu Centralnego. Podobnie było na szczeblu wojewódzkim, aż do szczebla gminnego włącznie. I ludzi, którzy zajmowali te stanowiska objęte tym rejestrem, albo byli zaliczeni do rezerwy kadrowej, bo coś takiego było za komuny, nazywano w skrócie nomenklaturą. Nomenklatura to była po prostu, to było środowisko władzy. I spółki były dlatego nomenklaturowe, ponieważ nie każdy mógł wziąć w nich udział. Tak się stało, że mogli w nich uczestniczyć tylko ludzie z nomenklatury. To nie był warunek prawny, bo te spółki nomenklaturowe funkcjonowały na podstawie przedwojennego kodeksu handlowego z 1934 roku, który dla potrzeb handlu zagranicznego, zwłaszcza z partnerami zachodnimi, obowiązywał przez cały okres PRL-u, bo ci partnerzy zachodni nie bardzo rozumieli, jak to można handlować z państwem i to państwo podać do sądu, w razie czego to im się nie mieściło w głowie, więc żeby im ułatwić sytuację, to centrale handlu zagranicznego, mimo że były państwowe oczywiście, ale miały prawną formę spółek prawa handlowego. To rodziło inne nieporozumienia, bo na przykład była taka centrala handlu zagranicznego Polimex Cekop, która tam eksportowała kompletne obiekty przemysłowe i wielu ludzi na Zachodzie myślało, że Cekop to jest nazwisko. I mówili, jak to u was jest, tu niby tu komunizm, a tu mister Cekop robi takie interesy na taką gigantyczną skalę. No takie to były nieporozumienia. Proszę państwa, spółki nomenklaturowe to były takie konfitury dla średniego szczebla nomenklatury, czyli środowiska władzy, bo dla wyższego to były konfitury znacznie lepsze. I warto przypomnieć przykład jednej takiej konfitury, to znaczy Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. Pod koniec lat 80. rząd wpadł na pomysł, znaczy w drugiej połowie lat 80. rząd wpadł na pomysł, żeby dokonać nielegalnej operacji skupywania polskich weksli na rynku finansowym zagranicznym. No i trzeba było to w dyskrecji utrzymać i Polska wyłożyła na to 1 700 000 000 dolarów. Czy to dużo, czy mało? No przypomnę, że ówczesna średnia pensja w Polsce, miesięczna w Polsce, stanowiła równowartość 20 dolarów, a dobra 30 dolarów, a tu był 1 700 000 000 dolarów. Weksle wykupiono, a jakże, ale tylko za 60 milionów dolarów, a reszta się rozeszła. No, nie powiem, że bez śladu, bo mnóstwo starych rodzin się utworzyło dzięki temu, ale no tak to wyglądało. To już były konfitury rzeczywiście dla takich, dla wybranych, a dla reszty były spółki nomenklaturowe. Jak funkcjonowała typowa spółka nomenklaturowa?
Ano monopolizowała z jednej strony zaopatrzenie przedsiębiorstwa państwowego we wszystko, co jest potrzebne tam do funkcjonowania, surowce, materiały, energię, no wszystko, wszystko, a z drugiej strony monopolizowała sprzedaż wyrobów gotowych. W rezultacie zagarniała od przodu i od tyłu cały zysk, a w przedsiębiorstwie zostawało trochę dymu i załoga, która nawet jak wiedziała, co się dzieje, no to surowe prawa stanu wojennego nikogo nie zachęcały do pyskowania, raczej odwrotnie, do trzymania języka za zębami. I spółki nomenklaturowe jako forma uwłaszczenia nomenklatury na majątku państwowym, to był jeden z dwóch systemowych nurtów przygotowań do transformacji ustrojowej, bo drugim systemowym nurtem przygotowań do transformacji ustrojowej była selekcja kadrowa w strukturach podziemnych. Dzisiaj, do wtedy niewiele wiedzieliśmy na ten temat, prawdę mówiąc, tyle co nic. Dzisiaj wiemy trochę więcej, chociaż też niedużo, między innymi dzięki materiałom z Instytutu Pamięci Narodowej, a konkretnie notatkom z rozmów Jacka Kuronia z pułkownikiem Służby Bezpieczeństwa Janem Lesiakiem. Z tych notatek wynika, że za pośrednictwem pułkownika Lesiaka Jacek Kuroń przedstawia ówczesnej władzy, czyli wywiadowi wojskowemu, ofertę polityczną. Oferta polityczna jest taka: jeżeli władza dyskretnie pomoże nam w wyeliminowaniu ekstremy z podziemnych struktur, to my w rewanżu udzielimy władzy gwarancji zachowania pozycji społecznej w nowych warunkach ustrojowych, cokolwiek by się nie stało, i zachowania spokojnego, zachowania tego, co sobie teraz kradnie. Gdyby Jacek Kuroń taką ofertę złożył w roku 83 czy drugim, nie daj Boże, no to pułkownik Lesiak, jakby był w dobrym humorze, to by najwyżej go zapytał: panie Jacku, od kiedy pan ma te objawy, prawda, i tak dalej. Ale w 86 roku po spotkaniu w Reykjaviku to już była oferta poważna, to już była oferta poważna, i najlepszym tego dowodem jest to, że została przyjęta jako podstawa umowy Okrągłego Stołu. W tej sytuacji musimy rozszyfrować kwestie terminologiczne.